Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam Was w ostatnim odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, jest to już ostatni odcinek, tak na 99,9%. Automatycznie postanowiłam wejść tutaj, licząc, że coś tutaj znajdę, ale nie jestem tego akurat pewna. Jest jakiś kuferek. Lewo, prawo, lewo, prawo. Prawo, lewo. No kurde, za pierwszym, nie? Już mam takie wyczucie? No naprawdę nie wątpię w sumie. Mam jakiś przełącznik, który nie mam zielonego pojęcia, co spowodował, ale liczę, że mi się to opłaci. No, dzisiejszy odcinek jest już tym ostatnim. Kończymy dwór Irdorath, a tutaj kompletnie nic nie ma. Podejrzewam, że ten przełącznik mi coś pomógł otworzyć. Cześć. Kurde, jeszcze będziemy gadać? Nie lubię poszukiwaczy, którzy tak gadają. Daleko zaszedłeś, ale to już koniec twojej drogi. Twojej też, wiesz, żeby nie powiedzieć, że coś jest nie tak. Siarka. Widzę, że nie bez powodu mi dają tą siarkę, bo okazuje się, że ja troszeczkę strzeliłam gafę i okazuje się, że eliksir ze smoczej wydzieliny z jaj, a Embarla Firgaso to trochę dwa różne potionki. Tu są aż dwa kufry. Coś otworzyłam. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Miksturki. No, okazuje się, że to są dwie różne mikstury i możemy zrobić ich więcej, a ja niepotrzebnie oddałam jaja Bennettowi. Lewo, 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 prawo, prawo. No, siarki dostaję aż nadmiar. Pytanie tylko, ile ja mam czarnych pereł. Te łzy Innosa to powinnam sprzedać w ogóle, bo mi się mąci w głowie. Sakiewka pełna złota. 300 sztuk. Widzi ktoś, ile mam czarnych pereł? Kurwa, macie trzy czarne perły. To te wszystkie jajka, co znalazłam, by się teraz przydały, nie? Byśmy mieli plus 45 siły chyba. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Kompletnie nie wiem, co otworzyłam. I szczerze mówiąc, to chyba tej informacji kompletnie nie potrzebuję. Są szkielety. My jesteśmy już tak naprawdę na końcówce gierki, nie zostało nam zbyt wiele. Ja już nawet z tych szkieletów chyba nie będę nic zbierać, bo się to mija chyba z celem. Dobra, głównie poszukiwacze najsampier, żeby mi nie psuli życia. Oni są tacy mocniejsi, bo dostałam dosyć solidnie z tego ognia chyba. Wiecie, tak dochodzi do mnie, że sporo miejsc ominęliśmy, jeżeli chodzi o takie eksplorowanie chociażby Corinis, wyspy, ale no szczerze mówiąc, nie było to kompletnie potrzebne. Wiecie sami, jak z tym było. My już tak naprawdę większość rzeczy zrobiliśmy wtedy, kiedy trzeba było. I wiecie, i zostało bardzo dużo miejsc. Na przykład te jakieś tam grobowce z wojownikami cienia. Lewo, nie. Prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Dobra, no nic ciekawego, ale warto to pozbierać. Tutaj nic nie ma? Nie. Także ominęliśmy trochę tego, mimo wszystko, i to trzeba po prostu przyznać, ale szczerze mówiąc, to nie było sensu tam chodzić i tego eksplorować tylko i wyłącznie dla samej w sobie eksploracji. I tutaj wydaje mi się, że się ze mną wszyscy chyba zgodzą. No niestety. Dobra, tutaj się widzę, nic nie dzieje. Chodźmy może najpierw w tę stronę. Nowy wpis w dzienniku, jest wojownik cienia. Pan cienia. O kurde. Dobra, to tak będzie najprościej. Nie no. My już robimy, widzicie, jaką siekę. Co ty miałeś przy sobie? Klucz
tego Archnola, czy jak mu tam, to kliknę? Nie kliknę. No to nie. Dobra, tych mieczy już nie będziemy zbierać, bo to jest marnotrawstwo czegokolwiek. No i tak, i odnośnie, bo nie wiem, czy już wspomniałam, no jakiś czas temu już dałam ankietę na grupce naszej, znaczy na grupce, na karcie społeczność i zdecydowaliście, że kolejną serią na tym kanale będzie Gothic 3. I szczerze mówiąc, bardzo mnie to cieszy, bo ja Gothica 3 lubię w takim momencie właśnie. Czy to były mikstury prędkości? Jak najbardziej. W sumie mogłabym sobie jedną zarzucić nawet. Ja bardzo lubię Gothica 3 ogrywać w takim momencie, żebyśmy mieli do czynienia z wszystkimi porami roku. Orkowie... Okej, dobra, bijecie. Ła, od kogo tak... Co się tutaj stało teraz? Powie mi ktoś? 23. Chyba tu się zapisałam. Jest tutaj trochę tych korytarzy. O nie, mikstura prędkości, jak się zginie, to... Oh, fuck my life. No to nie będziemy jej używać. Dobra, tu w przejściu powinno być dobrze. Dobra. Chyba to byli już wszyscy. Niczego tu nie znajdę. Wiecie, jak się tak rzucimy w wir kompletny, to jest problem, także lepiej tego nie robić. I teraz pytanie, czy ja dobrze idę. Dobra, tutaj będzie dalsze przejście i to już od razu widzę, bo pamiętam tą zagadkę w miarę. Także na razie tutaj jeszcze nie będziemy szli. Dzisiejszy odcinek może być długi, bo chciałabym to wszystko już zakończyć w tym, a nie rozbijać na dwa. Także może nam to trochę jednak zająć czasu. Szczególnie, że już pewnie minęło z 10 minut. Dobra, bo my jeszcze możemy iść tutaj. I widzę, że od razu powinnam tutaj iść. Bo zaraz też będziemy musieli chyba wrócić na statek. Tchnienie śmierci dostałam. Chociaż nie, widzę, że nie musimy. Receptura, mikstura, dziennik. Kolejne tchnienie śmierci chyba. Jest opór berserkera, no w teorii najlepsza broń, w praktyce niekoniecznie. Tego widzę, nie potrafimy przeczytać. Ale tak, dostaliśmy jakąś recepturę. Dziennik. Już od 36 dni czekam na wezwanie. Zaczynam wątpić, czy się doczekam, mimo że zrobiłem wszystko, o co mnie proszono. Latałem dla nich i przynosiłem różne rzeczy, jak jakiś lokaj. Klucznik nakazał mi zamknięcie krat, ale jeszcze się do tego nie zabrałem. Jak tak dalej pójdzie, to każdy będzie sobie mógł po prostu wejść przez bramę. Szkoda, że nie pamiętam właściwych kombinacji. Bardzo dawno już nie zakradłem się do wielkiej komnaty i nie mogłem się doczekać spotkania z mistrzem. Ciekaw jestem, czy pozwolą mi na nie, gdy już do nich dołączę. Wczoraj podjąłem próbę, ale dotarłem tylko do komnaty z dwoma dźwigniami. Nawet nie zdołałem wypróbować kombinacji przełączników w zachodnim skrzydle. Ta świnia pozamykała komnaty. Jutro spróbuję wydostać od niego klucz. I ważna rzecz. Czy ja ten kufer otworzyłam? Chyba tak, ale mam jakieś zaćmienie w głowie. Tak. Dostaliśmy jeszcze recepturę. Tu jest. Zdołałem wskrzesić pradawną sztukę, boję się jednak, że nie spodoba się to Feodaronowi. Muszę zmieszać całe jego potomstwo i stworzyć z niego miksturę w moim laboratorium. Gdyby jeszcze tylko nie siedział bez przerwy na tych jajach. Nadal jednak czuję wobec niego szacunek. Embarla Firgasto. 11 smoczych jaj, jedna sterta na proszek, czarna perła i szczyptę siarki. Miksturę należy doprowadzić do wrzenia i mieszać bez przerwy podczas destylacji. Substancji końcowej należy używać z umiarem, gdyż wywołuje silne efekty uboczne i może rozwiać cały system kontroli nad magią. Tak, Embarla Firgasto. Bylibyśmy w stanie zrobić jej więcej. Oko i nosa możemy naładować. Z tego bym skorzystała. Mikstura siły. Już chyba nie zrobimy. Tu jest błąd, bo tu jest 10 jaj. Nie 11. No ja już więcej mam jedno jajo.
Dla tego zadania nie warto było chyba robić jednak. Mikstura nam dodaje plus 15 do siły. Embarla Firgasto. Dobra, bierzemy to. No nie zrobię więcej. Mogłam wziąć od Beneta, w ogóle nie oddawać mu żadnych jaj. To byśmy zrobili chyba wszystkie możliwe mikstury. Czyli aż 3, to by było plus 45 siły. Ale myślę, że 97 to i tak dobry wynik. Plus został nam smoczy korzeń do zjedzenia. Pierścień ruchowych przywódców. Weźmy oko Inosa, bo może się nam przydać. I też się zastanawiam, czy w bitwie ze z głównym bossem, nie będę jeszcze spoilerować ludziom, czy nie przyda mi się przypadkiem na przykład demon, bo może się przydać. Dobra, to jest rzecz, której bardzo nie lubię robić, bo tutaj nigdy nie wiem, co mam zrobić dokładniej. Okej, ork elita jest. O Boże, na 2 strzały, naprawdę? Szaman jest na 1. Okej. Spróbujesz przeszkodzić mi w moim zadaniu? Nie masz szans, śmiertelniku. Jeszcze nikomu nie udało się przejść przez moją kryptę. Zawróć. Ty też nigdy nie dotrzesz do świętego dworu Irdorat. Naprawdę? To był żart chyba. Mikstura szybkości, klucz. Tej kratki widzę, że tak łatwo chyba nie otworzę, jakbym sobie mogła myśleć. Dobra, zerknijmy, co my tutaj mamy. Runa mocy. Skąd mi się wydaje znana ta broń? Chyba nie bez powodu. Te sarkofagi wyglądają podejrzanie. Ale mamy kluczyk. Ostrze burzy. To też już mieliśmy. Okej, bo z nich są miksturki. Zdążyłam już zapomnieć trochę. Ja naprawdę nie pamiętam, co tutaj trzeba było zrobić i to się muszę przyznać. Chociaż już mi coś zaświtało. Aha, tutaj byłam, stąd przyszliśmy. Dobra, 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 już wiem wszystko. Czyli tutaj jest przejście, jest też na dół. Na dół byliśmy, tu nie byłam. Przełącznik. I przełącznik. Okej, kratka nam się odsunęła. To zanim pójdziemy w górę, to się wrócimy jeszcze tu. Naprawdę? To nie tutaj było. Nic tu nie ma. To jest gdzieś druga kratka. Oh my god! Tak się pogubić? Czyli to było po drugiej stronie. Tu był ten mechanizm, tu było to, tu było wejście. Czyli byłam tutaj na dole. Chyba, że tych krat jest więcej. Tak, jest więcej. Ale jaja, nie? Powinnam odpalić miksturę prędkości, ale boję się, że jak zginę, to mi to i tak nic nie da. Dobra, tu wlazłam, tak? Tutaj na dole poszliśmy, bo tutaj ubiłam tego cieniostwora i tam była krata zamknięta.
Tutaj weszłam, bo był ten kołowrót. Teraz tutaj by się przydało iść. Excuse me. Tu się otworzyła krata. Dobra. To mi się akurat nic nie dzieje złego. I mamy dwóch wojowników cienia. Na spokojnie. Dobra, z nich niczego widzę, że za bardzo nie ma. Są przełączniki. Podejrzewam, że musimy w odpowiedniej kolejności. Dobra, czyli wiemy, że musimy zacząć od środka. Środek. Lewy. I prawy. Udało się. I wysunął nam się przełącznik. Zobaczmy, co się stanie. A z jakiej racji to jest pierwszy dopiero? A to jak ja mam resztę sobie wyciuchciać? Ojojoj. Przegram to. Masakra. Ty no, nie wierzę, nie? Tego się nie spodziewałam, że mi się to uda wygrać. Oh my god. Już nagrywam jakiś czas. Podejrzewam, że wypadałoby to zrobić w dwóch osobnych odcinkach, ale kurde, no, życie mi nie daje, nie? Tego w ten sposób zostawić. I co, mogę już od razu kliknąć? Tak jest. Mhm. Dobra. Co my robimy dalej? Stąd przyszłam. Tam na dole byliśmy. Tutaj teraz przydałoby się iść na dół. Na dole byłam. Tu nie byłam. Otworzy nam się teraz kolejna krata. Podejrzewam, że tutaj na górze. Dobra, jest zombie. Zombie to tam jest mój najmniejszy problem. Okej. Nic się nie pojawiło. Naprawdę? Paskudy. Dobra. I to jest kolejne miejsce, gdzie musimy ogarnąć kwestię przycisków. Środek. Prawy. I lewy. Dobra, nareszcie. Coś się zbugowało, bo ewidentnie powinno zaskoczyć już w pewnym momencie. A nie, że tak dziwnie się zrobiło. Tylko jak pozostałe przełączniki odblokować? Dostałam dokądś klucz od klucznika, ale podejrzewam, że to gdzie indziej. Tu się coś dziwnego dzieje.
Kurde, no dobra. Jeszcze raz. Od razu do maga. Okej, i schodzimy na dół. I klikamy teraz. A może by tak teraz wziąć dźwignię od drugiej strony, że najpierw lewą, a potem prawą dopiero. Może to nam otworzy kolejne kraty. Że tutaj lewą i prawą. No dokładnie, trafiłam. I teraz pójdziemy sobie w dół. Tak jest. Że też ja wcześniej o tym nie pomyślałam. I tu jest po prostu jeden przełącznik? Tak jest. Tylko usłyszałam poszukiwacza, nie wiem dlaczego. Może się dopiero pojawią potem. Dobra, no to już powinno pójść nam jak spłatka, wydaje mi się. Najwyżej poprzycinam swoje fajle, żeby nie było. Naprawdę, gościu se tak przeszedł, widzieliście? Dobra. Nie zostało nam już wiele. Bo to, wydaje mi się, już nie ma znaczenia, który przyciskamy, w jakiej kolejności. Ważne, żeby były wszystkie. Dobra, i teraz tutaj jeszcze w drugą stronę pokręcimy. Powinno zadziałać. Tak jest. I mamy ostatnią kratkę. Któż by się spodziewał? Dobra, zombiaki i szkielet. W porządku. Dobra, i teraz już mamy faktycznie jakąś kolejność. To zróbmy tak, lewy. Środkowy. I prawy. No, za pierwszym razem. No i ostatni będziemy mieli zaraz już ogarnięty, będziemy mogli iść dalej chyba. Widzę, że tutaj niżej, właśnie jak schodziliśmy w dół, to byli przeciwnicy tacy słabsi, a jak idziemy w górę, to byli tacy faktycznie mocniejsi. No i dobra. To możemy spadać. Klikamy przełącznik i zobaczymy, co się stanie. Powinna się nam chyba brama już za chwilę otworzyć, albo jeszcze się wysunie taki ostateczny przełącznik. Tak jest. Thank you.
No i super. Dobra, to już jest to miejsce, gdzie będziemy faktycznie czuć zbliżający się koniec. Tam jest. Tu wszędzie chodzą poszukiwacze już. Tam jest. Tam jest. I tutaj jest już ich naprawdę dużo. Idzie jakiś ćwok? Chyba nie. Tutaj możemy sobie trochę pochodzić. Są jakieś zwoje nawet. Nie wiem, czy te regały mogę czytać. No właśnie, chyba nie mogę. Bo to jest pisane tak jakby w tym języku chyba Beliara. Dzień dobry i do widzenia. Ale zwoje możemy pozbierać. Oła! Dobra, uderzyłam... Kuźwa. Dobra, giń. Te łańcuchy mi się kojarzy, że coś się dało z nimi zrobić, ale może mi się tylko wydaje. Tu jest za to kufer. Potrzebuję do tego klucza. Jak klucza? No nie mów mi, że któryś z poszukiwaczy miał klucz. Chyba, że ten ćwok na środku ma klucz. Bo to jest bardzo możliwe. A jak nie, no to nie. To łaski bez. Dobra, tutaj pusto. Menzurka. Ile mikstur. Zróbmy jakiegoś save'a, żeby później nie pożałować przypadkiem. Są kociołki. Mam jakąś stałą? Nie dała mi gra. Szkoda. Tu jest mikstura. Do siły, co ciekawe. To możliwe, że po drugiej stronie będzie do zręczności. Pusto. Dobra, tutaj tylko jakaś sala tortur. Dobra, to przyszykujmy się na spotkanie z tamtym ćwokiem. Podejrzewam, że mi się to przyda. I w ogóle od razu bym sobie chciała przygotować pewne rzeczy. To znaczy tutaj wypijemy do many. I tchnienie śmierci. Te runy już mi się nie przydadzą do niczego kompletnie. To weźmiemy sobie tchnienie. Deszcz ognia też się powinien przydać. Śmiertelna fala to może nie. Przyzwanie demona. Mam tego trochę. No, oślizgły robaku. Odważyłeś się w końcu zjawić u wrót siedziby mego mistrza. To ty tu pociągasz za sznurki? Jestem strażnikiem dworu Irdorad, największego na świecie źródła potęgi Beliara. Mój mistrz i pan napełnia mnie boską mocą. Jedno moje słowo wystarczy, by na zawsze skazać cię na wieczne szaleństwo. Rozumiem. Znowu jakiś pachołek z przerostem ambicji. Kto jest twoim mistrzem? Mój pan podróżuje między światami. A jego boska mądrość nas oświeca. Jest wybrańcem Beliara, który uwolni królestwo od cuchnących wyznawców Inosa. Tym, którzy wątpią w jego potęgę, przynosi cierpienie i śmierć. Skąd ja to znam?
Co kryje w sobie ten portal? Komnaty mego pana pozostaną dla ciebie niedostępne. Nigdy nie zezwolę ci na otwarcie bramy. Ilu jeszcze tobie podobnych będę musiał zabić? Jest nas wielu. Nie masz nawet pojęcia, jak wielu. Wszyscy czekamy na ostateczne wyzwolenie. Okrzyki i lament zaleją świat wszędzie tam, gdzie będziemy stąpać. Uwolnimy świat od barbarzyńców nazywających się strażnikami ognia. Nie zabawimy długo w tej świątyni. To prawda. Dość tych bredni. Teraz nadejdzie twój koniec. Twoje oczy zakryje ciemność, a twa dusza zniknie w zaświatach. No i dobra, mamy kluczyk do kufra. Niczego tu nie znajdę. Trochę dostałam od niego, to trzeba mu przyznać, że faktycznie coś mi tam jednak zrobił. Oko mocy. A co to jest oko mocy, do cholery jasnej? Nie mogę tego w żaden sposób założyć. Ale widzę, że gra mi zabrała całą manę i pół życia. Nie za dobrze chyba. Dobra, ale chyba możemy ogarnąć już wszystko, co trzeba. Zdobyliśmy jakiś zwój. Podejrzewam, że mi się tutaj przyda. A czy gra mi pozdejmowała czary? Nie, to akurat mi się nie stało. To dobrze. Dobra, chyba możemy to zrobić. Kadosz, MM, Kadar, otwórz się. No i dobra, chyba mamy główną komnatę już. Na pewno w jakimś tam stopniu. I to już będzie nas prowadziło do finału. A przed nami główny boss. Dobrze. Sprawdźmy więc, co nas czeka. No więc udało ci się mnie odnaleźć. Bardzo długo czekałem na twoje przybycie. Nie rozśmieszaj mnie. Zaraz mi powiesz, że wszystko przebiega zgodnie z twoim planem. Cóż ty możesz wiedzieć o moich zamiarach? Czyż nie wysłałem poszukiwaczy, by naprowadzili cię na mój ślad? Czy nie pozostawiłem śladów mojego istnienia tak wyraźnych, że trudno je było przeoczyć? Czy nie dostałeś się tutaj dzięki zbroi wykonanej ze smoczych jaj? Choćbyś nie wiem jak próbował, nie możesz temu zaprzeczyć. Kim jesteś? Nadal musisz o to pytać? Zastanów się, głupcze. Przecież wiesz, kim jestem. Nie mam imienia. Tak jak ty nie masz imienia. Mój Stwórca obdarzył mnie boską mocą, tak jak twój Bóg obdarzył mocą ciebie. Moim przeznaczeniem jest zniszczyć świat. Tak, jak ty sam niesiesz śmierć, łowco smoków. Czy nie czujesz więzi, która nas łączy? Tak, już wiesz, kim jestem. Nie, to niemożliwe. Xardas zawsze mówił. Xardas jest słaby. Nie stanowi dla mnie żadnego zagrożenia. Tylko ty jesteś godzien stawić mi czoła. Tak zostało zapisane. Pora, byś pogodził się ze swoim przeznaczeniem. Dlaczego tu przybyłeś? Powierzono mi mą moc, bym dzięki niej skąpał ten świat w morzu krwi. Nie spocznę,
dopóki ostatnia forteca praworządności nie obróci się w pył. Kto wysłał cię na tę wojnę przeciw rodzajowi ludzkiemu? Moim władcą jest Pan Ciemności. Znasz go? Słyszysz jego zew? Moje armie powstaną wkrótce z jego imieniem na ustach, a świat spowije wieczny mrok. Dość tego. Wyślę cię z powrotem do piekła, z którego wypełzłeś, gadzie. Nie jesteś jeszcze gotów do walki ze mną. Jeszcze chwila, a mój cel zostanie osiągnięty. Twoje szczątki pozwolą mi wyzwolić wiatry śmierci, który wkrótce omiecie cały świat. Ja się troszeczkę stresuję teraz. Ała, dobra. Chyba niepotrzebnie, wiecie? Ani trochę. Ja pierdzielę, ale głupota. To było banalne. O Jezu. Kolejny poziom. Dzięki, gro. Nie potrzebuję. To był ten moment, moi drodzy, w momencie, gdy Xardas wyssał ze smoka ożywieńca resztki jego potęgi. Cóż, a my wracamy na statek, bo takie jest aktualnie nasze zadanie. I z tego, co będzie wychodziło, chyba będziemy spotykać towarzyszy. Na przykład jest Diego. Ej, ty! Już po wszystkim. Możemy się stąd wynosić. No, popatrzcie tylko. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Jak do Diaska udało ci się przez to przejść? Pewnie miałem szczęście. Skoro tak twierdzisz. Co zamierzasz robić dalej? Dobre pytanie. Na początek chyba wrócę do Korinis. Na pewno. A może po prostu przejmę interes Bromora? W tym fachu zawsze są jakieś pieniądze. Uczciwe pieniądze. Idź do kapitana i wynośmy się stąd wreszcie. Mam nadzieję, że tam nikt wcześniej nie stał, bo coś mi się kojarzy, że mógł tam ktoś być. Ale mam nadzieję, że gra nie zrobiła mi takiego, wiecie, bambuka, jednego wielkiego. W ogóle jak dla mnie ciekawym zabiegiem jest fakt, że po prostu już stąd zmykamy najzwyczajniej w świecie. Okej, możemy coś powiedzieć. Spotkałem Pedra. Co? Gdzie? Tu na wyspie? Niech go szlak. Ten człowiek jest niesamowity. Nie przypuszczałem, że taka z niego twarda sztuka. Już nie żyje. Tak? Trudno. Pokój jego duszy. Nie powiem, żeby mi go brakowało, ale chętnie zamieniłbym z nim słowo. Świetnie. Świątynia straciła teraz swoją moc. Powiesz mi, jak ty to robisz? Cholera, sam nie wiem. Czy my nigdy nie zaznamy spokoju? Ino z świadkiem, zasłużyliśmy na odpoczynek. A niech cię, Marudo. Myślę, że na początek przyda ci się trochę snu. Idź do kapitana i każ mu podnosić kotwicę. Dobra, mam nadzieję, że tam na początku świątyni naprawdę nie ma na przykład Gorna albo Lestera, bo szczerze mówiąc nie pamiętam za grosz, a jak ich ominęłam, to trochę dupa. Długo tu już nie zabawimy. Mój ból głowy nagle ustąpił. Jak to zrobiłeś? Pokonałem nieprzyjaciela. To musiało być coś naprawdę potężnego. Co dokładnie? Smok ożywieniec. Mam nadzieję, że coś takiego już nigdy się nie powtórzy.
Na całym świecie nie ma tyle ziela, ile mam teraz ochotę wypalić. No dobra. Tutaj już zgarnęliśmy, jajka ogarnięte. Wydaje mi się, że Gorn powinien być przy statku, z tego co mi się aktualnie zdaje. No mam taką przynajmniej nadzieję, że nagle tam nie utknął gdzieś najbliżej, gdzie się dało. Mogłam się wrócić w sumie ten kawałek, bo to nic by mnie nie kosztowało. Trudno, najwyżej nie wysłuchamy jednej rozmowy. No tu jest Lee na przykład. Możemy ruszać. Nieprzyjaciel został pokonany. Świetnie. W takim razie każ kapitanowi podnosić kotwicę. Ale zabierzesz mnie na kontynent, prawda? Oczywiście. Korinis jakoś sobie poradzi bez ciebie. A potem mogę złożyć niezapowiedzianą wizytę naszemu królowi. Długo czekałem na taką okazję. Jak myślisz? Cierpliwość chyba zasługuje na nagrodę. Cierpliwość i odpowiednio mocne argumenty. No właśnie. Tym razem nie obejdzie się bez rozruby. Walka u twojego boku to prawdziwy zaszczyt. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się kiedyś skrzyżują. Oj, na pewno, Lee. Na pewno, o to się nie martw. Dobra, tam raczej nikt nie powinien być, bo to nie jest po drodze. No i mam nadzieję, że Gorn będzie gdzieś tutaj na początku, bo ja się nie będę wracać. Po prostu nie będę. No i dobra. Chyba Gorn tam był jednak. Albo nie, tu jest. Witaj, przyjacielu. Zostałeś na statku? Jasne. Pomyśl, co by było, gdybyś go nie zastał po powrocie. Co będzie dalej? Pewnie nic. Zamierzam wrócić do domu. Do domu? Czyli dokąd? Nie wiedziałem, że masz coś takiego jak dom. Mam lepszą propozycję. Poszukajmy jakiejś tawerny i urżnijmy się do nieprzytomności. Może. No, chłopie, wyluzuj. Już po wszystkim. Nie mamy tu już nic do roboty. Każ kapitanowi podnosić kotwicę. Dobra, akurat mi się skończyła mikstura prędkości. Jeszcze tylko sprawdzę, czy na przykład Lares nie ma nic do powiedzenia. Wyglądasz, jakbyś niezbyt się tym przejmował. No wiesz, myślałem, że ci się uda. Co zamierzasz teraz zrobić? Nie mam pojęcia. Na razie będę się chyba trzymać ciebie. Okej. Do Beneta chyba też możemy iść. Chociaż nie widzę go nigdzie. To trochę dziwne. Tu jest Girion w ogóle. Mam tu pierścień orkowego herszta. Przypuszczam, że mógłby się przydać lordowi Hagenowi. Daj go mnie, a ja dostarczę go Hagenowi. Proszę, weź go. Dziękuję. I tak nie masz co z nim zrobić. Możemy odpływać. Najwyższy czas. Już myślałem, że przyjdzie mi spędzić resztę życia na tym klifie. A teraz przekaż mi dowodzenie nad okrętem. Nie dotarliśmy jeszcze do Korinis. A skoro już o tym mowa, to wcale nie mam ochoty tam wracać. Mam już dość tego miejsca. Też o tym myślałem. Ale to nie miejsce ani czas na takie dyskusje. Pogadamy na ten temat, kiedy znajdziemy się na morzu. Niezależnie od wszystkiego, cieszę się, że udało ci się wrócić na statek w jednym kawałku. Nawet jeśli jesteś draniem, tym razem postąpiłeś właściwie. Dobrze, a teraz idź do kapitana i każ mu odpłynąć z tego miejsca. Dobra, bardzo chętnie, tylko ja bym jeszcze chciała znaleźć dwie osoby, mianowicie Torlofa i Beneta. I teraz pytanie, gdzie oni są, bo Benet powinien być w teorii w kuźni, chociaż jest 5:37, czyli jest gdzieś w spanko robi chyba. Podobnie pewnie jak Torlof. Tutaj już gadałam z panami. Tutaj nic nie znajdę. No cóż, no zbliżamy się do końca. Tak naprawdę mogłabym już nawet skończyć. Chociaż i tak musimy najpierw znaleźć kapitana. A kapitan prawdopodobnie śpi.
Dobra, tu pod pokładem nikogo nie ma. Watrasa też tutaj nie ma. Właśnie, bo jeszcze jest Watras, nie? Tu była kajuta kapitana. O, pięknie, mamy to. Chociaż Torlew jest kapitanem. Cholera, co się dzieje? Może Bennett najpierw. Ej, ty! Jeszcze możemy oddać. Zrobiliśmy wszystko, co było trzeba. Cieszę się. Miałem już dość tej starej kuźni. Chcę znowu stanąć na pewnym gruncie. No dobra, i jeszcze Watras i możemy gadać z Torlofem. Znalazłem tego zdrajcę, Pedra. Zatem przyprowadź go tutaj, na statek. Oddamy go w ręce odpowiednich władz w Korinis. Na to już trochę za późno. Nie żyje. O, wielka szkoda. Będę się modlił za jego biedną duszę. Zwyciężyłem. Wiem. Czuję to. Zadałeś Beliarowi straszliwy cios, po którym szybko się nie otrząśnie. Mogę wreszcie odpocząć? Czy też wy, magowie, macie dla mnie kolejnego trupa w szafie, którego należy wypędzić z tego świata? Zło zawsze znajdzie jakiś sposób, by wkroczyć do tego świata. Ta wojna nigdy się nie skończy. Tylko Adanos stoi między zwaśnionymi bogami, by zapewnić równowagę sił. Zamiast tego mógł mi nieco pomóc. Ależ tak właśnie zrobił. Możesz być tego pewien. Powiedz kapitanowi, by podnosił kotwicę. Ta cisza i spokój mogą być tylko złudne. Dobra, Jezu, przez przypadek. Torlof, odpływamy. Wróg został pokonany. Wcale mnie to nie dziwi. To jak? Możemy już odbijać od brzegu? Możemy. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara. Xardas, co się właściwie stało w świątyni Irdorat? Z pomocą Inosa pokonałeś potężnego wysłannika zła, a ja przejąłem całą jego moc. Odkąd opuściłem krąg ognia, było to moim jedynym celem. To, co nie udało się w świątyni Śniącego, dokonało się teraz. Beliar wybrał mnie. Kotwica w górę! A więc służysz teraz Bogu Ciemności? Nie jestem bardziej posłuszny Beliarowi niż ty Inosowi. Nawet bogowie nie wiedzą, co nas czeka w przyszłości. Dopiero zaczynam rozumieć, jakie możliwości otwierają się teraz przede mną. Jedno wszakże jest pewne. Jeszcze się spotkamy. No i co, moi drodzy, udało nam się ukończyć Gothica 2. Z tego, co pamiętam, po napisach jest chyba scena, albo bynajmniej jest w Gothicu 2 Noc Kruka, która no troszeczkę już nam pokazuje, co będzie w trójce. Płyniemy na kontynent, moi drodzy, mianowicie. I wychodzi na to, że Bezimienny pochodzi z kontynentu, skoro właśnie tam się znajdujemy, a ten wspomniał, że wraca do domu. Tak mogę tylko tak w skrócie powiedzieć, że był jeden filmik na YouTubie, który oglądałam, o tym, skąd Bezimienny może pochodzić. I z tego filmiku wychodziło, że właśnie z kontynentu, z jednego z miejsc. Na pewno jakiegoś. Będzie scena po napisach? Chyba nie. Będzie. Jesteśmy przeciążeni. Musimy wyrzucić za burtę część złota. Łapy precz od złota. Słuchaj, lepiej będzie, jeśli... Nie ma mowy. W żadnym wypadku. Podobno przegrywamy tę wojnę z orkami, tak? I co z tego? To, że i tak nigdzie nie wydamy tyle złota. Złoto zostaje na pokładzie. Co nam po złocie, skoro zatoniemy przy pierwszym silniejszym podmuchu? Może jest przecież spokojne. Tak, chwilowo.
Spokojnie, wszystko będzie w porządku. Ano będzie. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za śledzenie tej serii, za oglądanie dzisiejszego odcinka, za oglądanie poprzednich odcinków. Zachęcam was do oglądania przyszłych, właśnie z Gothica 3, którego rozpoczniemy już w kolejny dzień, kiedy pojawiają się filmy, czyli w niedzielę o 9 rano. I co? I jeżeli wam się podobało, to zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Lecę montować dla was ten film, nie przedłużam już, bo sporo czasu nam to zajęło i mam nadzieję, że seria wam się podobała. Ja osobiście uważam, że Gothic 2 naprawdę nie brakowało mi w nim kompletnie niczego. I szczerze mówiąc, momentami też dało się zginąć, jeżeli człowiek był nieuważny. Co prawda dało się jeszcze bardziej wymaksować postać, bo wydaje mi się, że gdyby nie robić zadania ze słoczymi jajami, to jeszcze ze dwie embarle Firgas to by się dało przygotować. Bo miałam aż trzy czarne perły właśnie, czyli potrzeba było na jedną embarle 10 jaj, jednej perły i jednej siarki. No ja miałam tego aż pod dostatkiem, także myślę, że dało się jeszcze lepiej to zrobić. Finał faktycznie dosyć prosty, ogólnie jakby troszeczkę podrasować poziom trudności, bo ogólnie w Gothicu tutaj dwójce się poziom trudności wybrać nie da. Uważam, że gdyby dało się wybrać na przykład poziom trudny albo bardzo trudny, to by było wystarczające, jeżeli chodzi o tą grę. Więc no, nie mówię, że skórka jest jakaś zła, ale szczerze mówiąc cieszę się, że przeszłam takiego czystego Gothica 2, który no, był tutaj w jak najczystszej postaci. Czystszej się już raczej nie dało na aktualne standardy zrobić. No jestem zadowolona. Kończę już, trzymajcie się i do kolejnych filmów. Cześć!